Witam wszystkich oglądających. Zapraszam na kolejny odcinek Rynek Łomża. A dla chętnych mam niespodziankę. Więc oglądajcie do końca. Zapraszam. Dobry. Dzisiaj z królikami? No dzisiaj tak. Przy okazji. Także kamera nas uczuci. Jaka cena? Jaka cena? Wiek jakiś? Waga? Waga to widać. Cena 4 wyżki. A wiek to jest z jesieni. Ale nie wiadomo, którego roku. Wrześniowe. Nie, to jest wrześniowe, to samiczki po prostu już na wiosnę gotowe do rozrodu. Już one nawet i w tej chwili już można by było, jeżeli w ciepłym pomieszczeniu tu ich zakotać. To jest różnica tylko dzień czasu między tym a tym. To jeden tatuś, a dwie mamusie różne. Tak jakby. Ale matka znana, czy matka nieznana? Matka znana. A ojciec znany. Tatuś już zjedzony. Dziękuję. No bo taka prawda. A dzisiaj papuga nie upadł do sprzedania, jeżeli był święty, zapraszam. Nie wiadomo jeszcze, czy samiec, czy samica, młode. Też jesienne. Taka troszkę wstydliwa, ale to jest czasem przejdzie. No raczej na pewno, poza tym, że zimno dla takiej na pewno. Halo? Przepraszam. Jaka cena tego indora? 160. 160. A te kaczki? 50. 50. Dobry. W jakiej cenie na mieszanka? 45. 25 kg. A pszenica? 40. 40. Za ile? Za ciartkę. Za ciartkę. O ciartkę. No o to chodzi. Te ciartki mamy. Gminany? 30. W jakiej cenie te murzyny? Po 10. Po 10. Idziemy. Jakie cenią te żałobniki? To nie moje, tam 180 chyba za parę chciał. A. A te krótkie tutaj? Po 100 wieczorem, po 100. Nie, chodzi mi o to łatwo. To pan tu z nienacka chodzi, kumpel mówi, byłeś. A jaka cena tego indora? Ile kto da? Złoty, dwa. Aha. A te króliki? A króliczki, proszę pana, 150, 80, indyczek 180. A jaki to wiek tego królika? A to młody jest, no to młody samczyk jeszcze cnotliwy. Aha.
tamtego roku. Nie, a no tak, z tamtego, bo mamy dopiero no tak, początek. Młody. Młody on ma w granicach tam 9 miesięcy. No. Wielki, on jeszcze urośnie. Jeszcze za 2 kilo pewnie. Przybędzie. Przybędzie, tak. A Indikowi dzisiaj łeb spadnie. To do poczty? W jakiej cenie? Zależy który? 70, 60, 50. Aha. Cena dostępna. Cena dostępna. Dla każdego. Dla każdego. Ale co robić? Czyli wyraz na liście. Jakie cenie te pocztowe? Stówkę, te staropolskie. Po stówce? Tak, za parę. Za parę? Za parę? Tak. W internet pójdą? Proszę? W internet pójdą? Tak. Na YouTube'a. Znaję, bym oglądał. Tak? W jakiej cenie u pana te pocztowe? 3,1. Aha. Jeszcze mówi, którego chcesz, ale którego by nie było. To jest zamodny kadziunik. I takiego na górze. Młode. W jakiej to cenie taką młode? 30 zł. Już pewnie ponad miesiąc gdzieś mają. Więcej. Więcej. Tutaj tak samo, czy? Tamte są młodsze. Młodsze. Tamte to 25, to 30. A ile czasu mają? Tamte 5 tygodni. Jaka to cena tych króli? Zależy który. Wszystkich po kolei. Ten duży? 250. Za dużo on i tak ma. No mówię, za dużo. Zabierę wszystkie. I jakie to? 8 miesięcy. 8 miesięcy. Ile może to ważyć? 8,5 kg. Jak biorę puki, nie? To 3 złote worek kosztuje. A te tutaj? Ten miesiąc młodszy. Po tym samym ojcu, tylko od innej semencji. A tamten z 5 lipca, to mieszaniec jest Belga ze Sokaczem. No. I jaka cena jego jest? Tego? Tak. 170. Sam wiąże, ja nie wiążę. Dziękuję. Dobra, jako będzie to. Będzie. Nożem odcinął. To mam tą. Nie, czy... ta Highlander to, tego kuzyna, to tak tylko zrobione zdjęcia, bo to w pomocy. A to mój ten pick-up, ale zaraz może że cały będzie. Ale jak wciśnij, to będzie większy. Pokażę. A, większy. A, przepraszam, że tam przeszkodzę. I jaka cena można? 150. Za parę czy sztukę? Głowa, za głowę. Za głowę. Pana? Nie. To filmowane były 2 tygodnie temu. Tak? Te same. Nie zwracam uwagi na twarze. Dwa
Samica. Ile kosztuje ta? 30 zł. Ile tam? Mam, ale jeszcze nie wiem, kurwa, co to jest wolny i nie wiem, co to jest. Muszę poczekać trochę. Dobry. W jakiej cenie te żółte? 200 para. 200 para. Straszne. To teraz to jest parne, to strasznie. Znaczy można je wołać. Mik, bo ci zaraz zabiorę to na parę, ty pójdziesz sobie. Ja jestem ciekawy, to po co to jest wystawiane? Ja a po co masz robić mi zdjęcia, kurwa? Pójdź se dalej i już, no. Nie musisz, kurwa, robić mi zdjęcia. No, to tak jakby wystawić towar, a nie do sprzedania, tak? Czy ty rozumiesz, co ja do ciebie mówiłem? Pójdź se dalej, rób, a tutaj, kurwa. Dziwny jesteś człowieku. Tylko młodego muszę dać. To jest od niego. On miał białą samicę i tego i jak. No młodego to no, dołożę, nie? To za 4 dychy tego. Tym młodym. Jak to. I sam ci tam jeszcze kopię. Pulsuje i. Ja się zobaczę. U państwa w jakiej cenie? To zależy. Od Budapeszty. Aha. To te to po 2 dyszki. Aha, tutaj tak. Tamte od stówki, nie? W górę. Tak jest. Tak. Można. A cenowo jakby to? Smacznego. O te krótkie na dole. Aha, 500. A te szeryki? Pana może? Tak. A w jakiej cenie, tak? 60 zł. Nie widziałem, bo tam jest to taki kier gdyński. Podobno do gdyński. No. A, gryski się nazywa. Tak, do internetu. W jakiej cenie te żołobniki? Nie wiem, panie, ja tu się nie znam na tym. A, właściciel gdzieś poszedł, tak? No właściciel poszedł co na piwo. No bywaj, bywaj tak. Kto tam ogląda? Jest! Który? To jest w parze. To jest i to jest samica, a to jest samiec. Dwa samce i samica.
Jak tam żyjesz, koleżko? Ile tego samiczka? Nie narzekam. Trzy dyski. No, za dużego nie ma. Trochę śniegu popadało. A zdjęcie, kurwa, czemu mnie zdjęcie nie robić? Bo kurwa, ostatnio oglądało żonka, mówi, tylko do połowy cię robi, a mnie... To jak? Zrobimy, no. No. No, nefeczki mam ładne, zobacz, winereczki, boczate. A jak cenowo? Tutaj? Boczate po 5 dych za parę. Za ten whisky chcę po 3 dychy za jednego. No, a winerki nefki po 5 dych za parę. Cześć, ja tam żyję. A wy do przodu? Tak? Co dzisiaj zacząłeś? Tam patrzę, że cię nie było i nie było. Dopiero przyszłeś? Tak, idę pomału. Ty, ale i numery od razu dodawaj, bo żonka mówi, że oglądała u ciebie, to że a, numery no, żebyś do... Nie. Zapomniałem. Ale masz do chuja oglądanie. Te, oglądanie. No, trochę jest. No, żonka mówi, że do i żonka moja ci dodała jedno to, mówiła. Subskrypcję? No. A może łowie cię chciała? To dzięki. No? Nie wiem, no. Kurde. Nie no, mój żon dobrze robi, mój, że jego chwalą, kurwa, tysiące ludzi do niego pisze, wiesz? No, do niego, do ciebie. Że ty najlepiej z tych, bo tu taki chłopaczek chodzi, ale to słabo. Tak? No. Słabo, a ten mój, że ty najlepiej ci wychodzi. A byłeś ostatnio w Rodzyminie, ja cię gdzieś pod Warszawą? W Pruszkowie. Byłeś w Pruszkowie? W Pruszkowie byłem. Dwa razy czy raz tam byłeś? Raz. No, też tam dużo było, co? Dużo było? Sporo ludzi. Była tam i giełda, ale taki był ruch, że no chciałem tę giełdę nagrać, ale no nie sposób było przejść. A mówię, ty, ja tam się wybierał jechać, kurczę, też. Muszę się kiedy tam wybrać. Sam jeździłeś czy z kiedyś? Co? I wyhandlowałem trochę winerków, no. Wiesz, sprzedałem jednego. Czy chyba będzie tutaj, tak, co niedaleko, to w Ciechanowie chyba ma być wystawa. Tak, no. Ty, ale tamta wystawa. Może ty byłeś tam na tej wystawie. Też wszystkich chyba nie narobiłeś. Zdjęć. W Pruszkowie? No. Ale tam jakie klatki mają. Ty, to te klatki to ludzie mają, czy to do kupienia są tam? Na gołębi takie te okrągłe. Nie, to nie. To jest... To chyba ich tam jest. Bo to nie ludzi, to tych, co organizują. A ten twój chodzi, ten biały czapce. On też wali zdjęcia na okrągło. Ty już pewnie już nagrał. No nagrał, on słaby. To mówi, na twojej to dobrze widać, a u niego to słaby. No. Zobacz, kurwa, znowu będą gołąbki szli. Tak, no, tak trzeba, nie? Szaryki poszli wszystkie. To on mnie zrobił, no. Dobrze, niech się kanał rozwija. Pozdrawiam. No. Dzięki, on dużo ma, patrzę też. No. I dobrze, choć zajęcie masz. No. Dla rozrywki w niedzielę. Dużo ludzi numery mają na klatkach. Ja to tam jestem, kurczę, to. Dobre gołębie to no, wiesz. Też, no niektórzy chcą podawać, niektórzy nie chcą. Nie i koniec. No. Nikogo nie będę przymuszał na siłę, tak chcę, to poda nie. Przedał to nie. A króliki przedał. Oj, no. Te małe. A widzisz, a ty się... Te malutkie takie ceniał. No nic, opatrzę, że nie dalej. No, trzymaj się, no. O, to jest sprzedane. Już wyprzedane. Czekaj, to ja wam przyniosę. Pobelka, kurwa, się stary, już nie wiem. Łazią, że on się tam jest pierdolił. Kurwa, takie czerwone przyraże, że takie spoko. No, to telewizję. Tam telewizja, tak. Tak, trzeba telewizować, żeby kurwa wszyscy widzieli. Dobra, Leszek, to ja zaraz tylko ten i daję synki, będziemy jechać, dobra? A ja to mam na kiedyś chyba pana pytałem, ale jaka cena tych białych? 400 zł za parę stary. A może numer telefonu chciałby pan udostępnić? Mój? Tak. No czemu? 515 105 370.
zaraz później zapłacę. A co był na wystawie? Były. Prześkiem. A gdzie? W Pruszkowie. W Pruszkowie. Ja Grzesiek, bo ja mówię, no nie mam z kim jechać. Ale jak, ze swoim Grzeskiem? No. Według? Tym gratem mówię, ja nie dojedzie może jeszcze gdzie tam do ciotka. A on mówi, tato, nie ma sprawy, będzie chodził, czapkował, siadać, ja zawiozę. Agnieszka mówi, pojedzie z nami. To się przegoni samochód chociaż. Agnieszka mówi rano, że jego głowa boli. Jedzie. Och, kurwa, ten podstawił komórkę i mura, półtorej godziny w Pruszkowie. Trasa dobra. To jest co, przed Warszawą czy za? Za. Za Warszawą. To toruńsko trasę trzeba jechać. Teraz obłodnicy. Teraz chyba jeszcze, tylko nie wiem dokładnie kiedy w Ciechanowie będzie. Będzie w Ciechanowie, prawda? Ale w Białymstoku nie będzie. Nie. Dom jest ten. W sali nie mają. Ale w Dasia Gryszy, chyba że już zamykają rynki. Ale w tym... A i tutaj prawdopodobnie też ma nie być. Że, gdzieś w nowym miejscu ma być. Ale kiedy, co i jak. W Łomży? Tak, tak, ale jeszcze nic nie wiadomo. Może tak... Sienkiewicz się tam dobija. Trochę Stasiek podtrzyma teraz znów Sienkiewicz i to będzie... Jeszcze tak, no nieoficjalnie to dowiedziałem tak się, ten, to że... Kasa jest, pan taki promocjant. Ale tam narodu było w Pruszkowie, matko boska, wejśnie. A to w tej hali co rowerami tam, wyścigi te rowerowe. Jeżdżą. Tam chciałem tą giełdę nagrać, ale tam tyle ludzi było, że nie sposób było. Tyle było, masa narodu. Samochodów to które na chodnikach stali. Tak. Ja nie mam pojęcia, że mówię tam, żeby się zapalił który samochód, kurwa. Koniec świata. Widziałem, że stoku to nie dają, bo nie ma warunków. Nie, no to bierze pan. No i wichę leciek. Tak, tak, posłuchaj. Już się powoli. Nagramy troszeczkę. Nie ma problemu, nagrywaj. Oj, kliki są. No. A w jakiej cenie? Po stówie. Po stówie. A ile czasu oni mogą mieć? Z tamtego roku? No, z maja. A wagowo mniej więcej? 5,20. Przepraszam. Przepraszam, w jakiej cenie te pocztowe? No trochę kosztuje. 200-300. Za sztukę? Za sztukę. Zależy który, tak? Oczywiście. Lutowane pewnie. Trochę lutowane. Zademonstrować może jednego? A dlaczego nie? Od tego jaka cena? No tak, na początek stówkę, proszę bardzo, umieśniony ogonek, oczko, skrzydełko jeszcze raz pokażemy,
jedne, drugie. Także zapraszam serdecznie. A może numer telefonu chciałby pan dostać? No czemu nie? 572 321 118. Będzie. Dziękuję bardzo. Może ktoś będzie chciał zadzwonić? Nic? Dziękuję. W jakiej cenie u pana tutaj? Zależy które. A to takie ciemne. Niczym nie pamiętam. To wiedeńskie, tak? Te wiedeńskie poszczególne. Aha, to za sztukę. A tamte czerwone? Tamte za po 3 zł. Aha. Pokaż się do telewizji. Tak. No w jakiej cenie? Zależy który. No, no te tutaj. 4 wieki. No, za sztukę. Tak. Tamten popielaki jest za 7 wieki. Ale pasowała. To są rolery? Dobrze? Jaka to cena? Rolery. 30, 20. Nie 30, a 20, tam gdzie się spotka klient. Aha, a prawdopodobnie oni kozłowe są, prawda to czy nie? To rolery, no to muszą rolery. Tak? Ale jeszcze pan koski? I to każdy, czy to nie ma znaczenia? Jak roler, to powinien. Powinien, aha. Tylko jeszcze rodzaj techniki, bo jeden będzie w górze pika w locie, a drugi będzie spadał. Prawidłowo on powinien spadać do dołu. Aha, aha. Czyli taką rolkę wykonywać akrobacyjnie i do góry się podnosić i dalej. Aha. A może numer telefonu chcieli, że pana... Nie, ja niekoniecznie. Za tydzień ci przyniosę numer telefonu i gołębie, jeśli działa to, to kupuję. Aha. Bo dzisiaj nie wziąłem. A za tydzień będę to przywiozę takie, co poszukuję sobie. Mazowiecki to pan nagrywa? Mazowiecki pan nagrywa? Nie, to nie ja. No taki głos podobny. Macie taki głos podobny. Nie. Na internecie. Tutaj drugi. To właśnie to chyba tam. Ten drugi nagrywa w Mazowiecku. To chyba. Ja nie wiem. Czasami tam gdzieś jakaś wystawa. Do wystawy były w Pruszkowie. Bo on jeszcze nagrywa, bo on tam ma gołębie swoje, kupuje też. Tak, tak. Tak, bo on też kupuje tam generki, to tego oglądam. On rzuca też, że kupił, tam przysyłają mu, że dostaje to te generki, to szaryki teraz kupił znowu. To też to tak, tak? Tak, tak. To się obejrzy tam. Jak się nie pojedzie, to się obejrzy. No. A ja się teraz padł w telewizorze, to na dużym ekranie włączę się i oglądam.
Nie? Dzisiaj nie, filmów nie, nie będziemy oglądać do wieczora, bo dwóch nagrywają. Na który więcej da, to tego będziemy oglądać. No tak. Nie, nie, zdjęcie z tymi gołąbkami i pokazać. On jeszcze zaczyna już gruchać, tu się będzie na wiosnę perował. Edziu, Edziu, tam nie opowiadaj. No jak nie, no? Na wiosnę trzeba gruchać. Filmik. Aj, Gosiu. Wieki co, nie wyjaśniaki? Wielki co jest jaśniaki? No to zależy jaki. Zależy który. No, w całości jest dużo taniej. A? O, tam, tamtemu zrób, tak z bliska przybliż, temu jasnemu. Temu jasnemu przybliż, tamtemu ostatni. Bliżej, co bliżej. Ostatni, no. Tamten. O tego, 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 tak z bliska. O, 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 tego. Tego najwyższego, tak? Tak, tak. No, no. A jaka jego cena? O, jego to jest za 200. No. Aha. W całości to po 8 dycha, a pojedynki wiadomo droższe. Numer dalej. Podyktuj głośno i będę oglądać film i zadzwonić. Można. Głośno podyktuj. Albo było tu karteczkę przyczepić z numerem. Nie człowiek, będę dzwonić i nie trzeba tego. Nie trzeba chyba OLX-a. No tak zastanawiałem się, czy OLX lepiej działa, czy... Nie, tak, żeby ci powiem numery na klatce były. To dużo by z tego filmiku. Bo ja ci powiem, tak jak ja nam wrzucam wchodzę na ten. Na YouTube to pierwsze się wyświetla z niedzieli. Tak? No. I w niedzielę, poniedziałek to się wyświetla. Jakieś polubienie się strzeli i już wtedy wiesz, wyświetla się. Tam te a na klatce, o, komarkierem, kurwa, numery popisać. I chuj, ci powiem, kurwa, lepsza przerzucam, ani... Ktoś na filmiku zobaczy numer i dzwoni. Nie, no to, tak, to różnie... A ludzie oglądają, ale się spodoba. Aha. Tam coś, ktoś zobaczy, tak? Co, filmik, numer se spisze i... Gotowana kukurydza. Możesz pisać na rąk. Tanio, szybko i solidne. No, usługi, kamieniareskie. Tanio, szybko. Nie trzeba czekać na wody. Za tydzień po mnie gotowy. Nic, to już przyjdzie. To już się przejdzie. Potrzeba coś? Dzisiaj się zapytam i może jak raz.
A jaka to cena tych szyjów? Te to zostają, nie? W domu. A. Po 25 miałem. Za sztukę. Tak, tak. To ten nie do sprzedania, czy? Nie. A. A tutaj jak to tam? A, pana. A co to jest o to? Bocia. A jak to cenowo? Za sztukę. A te wiedeńskie? 50. Popatrzeć można, zrobić to ci ja nie bronię. Zależy mi to w parze, oni są jaka ta cena? I w parze, i nie w parze. To zależy. To co lubi. A jak cenowo? Od 100 w górę. O czwartej. Się tutaj o czwartej wstali. Obeszłem już kończę. O szóstej przyjdzie. Trochę tu znachodziłem. Nie kulić się kurwa w telewizorze wygląda. Tak. Prezentować się. Jeden starszy gości wstali. Taki klub ma ich jeb, bo to jest kilka do góry. A tak to tylko śpią. Ale do góry specjalnie, żeby nie spali. Tak, tak. Pana do? W jakiej cenie jaśniaki? Zależy w którym. No tak. Tam 150, to od 100. Tu od 150, to od 100. Pasuje to mnie. Kurwa. No. Jedno, a ja nie mam jest nic nie zrobić. Od razu? No. Przychował się. Tak. Nie, o bracie! A co to jest? Skarbonka. Co? Skarbonka.
Witam. Ojej. Tu jest po rynku, nie? Nie, nie zmęczy się. A teraz o tym bonusie. Jakby ktoś potrzebował założyć konto w banku, a konkretnie w banku Millennium, to z mojego polecenia dostanie 360 zł na drobne wydatki. Kod do polecenia do tego banku dodam w opisie pod tym filmem. Zapraszam do napisania komentarza, zostawienia łapki i zasubskrybowania tego kanału. Dziękuję, pozdrawiam i do następnego odcinka. Cześć.